Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie witam na webinarium poświęconym jakości digitalizacji przy projektach masowego digitalizowania. Chciałbym przy okazji zaprosić na spotkanie w przyszłym tygodniu. Będzie to webinar z Martiną Hoffmann z Biblioteki Narodowej Szwajcarii. Niestety w poniedziałek spotkanie, które miało się odbyć, zostało odwołane z powodów technicznych. W przyszłą środę, 15 grudnia o godzinie 17, Martina Hoffmann dołączy do nas i będzie mówiła o budowie projektu masowej digitalizacji. Dziś Andrzej Daniluk z Biblioteki Narodowej opowie o utrzymywaniu dobrej jakości digitalizacji przy jednoczesnym wykonywaniu dużej liczby skanów czy fotografii. Centrum Kompetencji Biblioteki Narodowej jest niezwykle szczęśliwe, że rozpoczyna kolejną serię spotkań poświęconych przekazywaniu wiedzy na temat tego, czym się zajmujemy, digitalizacji materiałów bibliotecznych, ale nie tylko materiałów bibliotecznych. Zapraszam. Dzień dobry, nazywam się Andrzej Daniluk, jest mi bardzo miło. Dziękuję Tomaszowi za zaproszenie mnie tutaj. Dziękujemy także Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego za umożliwienie nam tego wystąpienia i podzielenie się z Państwem naszą wiedzą i doświadczeniami. Ja jestem fotografem, zajmuję się na co dzień w Bibliotece Narodowej digitalizacją najcenniejszych obiektów, a także kontrolą jakości, wyznaczaniem tych parametrów jakości, w ogóle tym całym color managementem i jakością, którą tutaj na co dzień z tym pracujemy. Chciałem Państwu powiedzieć o, nawiązując do wystąpienia Dana Williamsa i niejako antycypując wystąpienie Martiny Hoffmann za tydzień, które się odbędzie, chciałem jakby te techniczne, bardzo techniczne kwestie, o których mówił Państwu Don Williams, chciałem jakby spiąć czy pokazać ich perspektywę w dużym projekcie digitalizacyjnym, jakim niewątpliwie było Patrimonium 1, które już zrobiliśmy, jakim niewątpliwie jest także Patrimonium 2, nad którym pracujemy. Na początek zastanówmy się, po co my to wszystko digitalizujemy, po co my to robimy i o co w tym wszystkim chodzi. Otóż celem digitalizacji tak naprawdę jest wytworzenie możliwie najdoskonalszego cyfrowego odwzorowania fizycznego obiektu. Co to znaczy możliwie najdoskonalszego? Z dzisiejszego punktu widzenia i idąc tropem słowa digitalizacja, chodzi o najdoskonalsze odwzorowanie cyfrowe, które jest opisane jak największą ilością użytecznych danych. I na tym się właśnie skupiamy, to znaczy na produkowaniu plików, bo efektem wynikowym procesu digitalizacji są pliki. My wytwarzamy te pliki zgodnie z metodologiami digitalizacyjnymi o najwyższej jakości albo jakości spełniającej nasze założone w projekcie parametry. Po co digitalizujemy? W ogóle po co to robimy? Po co ten cały nakład sił, środków, czasu? Otóż digitalizujemy w gruncie rzeczy z trzech głównych powodów, czy w trzech głównych celach. Po pierwsze, po to, żeby udostępniać. Po to, żeby unikalne starodruki, których nikt ze zwykłych śmiertelników nie dostałby do ręki w Bibliotece Narodowej, po niedługim czasie od momentu digitalizacji trafiają na stronę Polona, gdzie każdy może mieć do nich dostęp, każdy może sobie obejrzeć, wykorzystać w swoich działaniach czy i twórczych, i nie tylko twórczych. Zapraszamy także do odwiedzania Polony serdecznie. Drugą rzeczą, czy jakby drugim powodem, z którego pracujemy nad digitalizacją, z powodem, dla którego zajmujemy się digitalizacją, jest dokumentacja. W gruncie rzeczy wykonanie digitalizacji, czy to mówimy o
odwzorowaniu cyfrowym płaskiego obiektu, jakim jest zdjęcie, kartka papieru czy książka, czy myśląc o odwzorowaniu płaskim obiektu przestrzennego, tak jak to się dzieje w instytucjach muzealnych, my dokumentujemy stan tego obiektu najprecyzyjniej i najdokładniej jak się da, albo wystarczająco precyzyjnie i dokładnie jak nam potrzeba. Trzecim aspektem jest archiwizacja. Tym głównie zajmują się archiwa państwowe i oni głównie digitalizują po to, żeby archiwizować, no ale także digitalizują po to, żeby dokumentować i udostępniać. Więc jakby nasza misja polega na trzech rzeczach: udostępnianiu, dokumentacji i archiwizacji. Jak podejść do tych wszystkich kwestii technologicznych, z którymi bardzo ściśle związana jest digitalizacja, bo jest to przecież proces czysto technologiczny, w dużym projekcie digitalizacyjnym. Otóż po pierwszą i najważniejszą rzeczą w ogóle w myśleniu o projekcie digitalizacyjnym jest analiza zasobu. Czyli musimy bardzo precyzyjnie odpowiedzieć sobie na pytania, co mamy, jakiego rodzaju obiekty i jak dużo tych obiektów. Bo odpowiedzi na te pytania implikują nam kolejne nasze działania. To znaczy, jak już wiemy, ile i czego mamy, możemy zacząć myśleć o tym, jakimi urządzeniami mamy to digitalizować. Czyli jakie skanery, albo jakie aparaty, czy inne stanowiska digitalizacyjne, być może specjalne urządzenia, musimy użyć do tego procesu. Natomiast musimy wiedzieć, czym chcemy digitalizować nasz zasób. Musimy sobie określić także na samym początku wymagania techniczne i jakościowe dotyczące naszych cyfrowych reprodukcji. To jest też bardzo szeroki temat. To się wiąże po pierwsze także z opisem przedmiotu zamówienia, bo przecież będziemy musieli napisać OPZ, będziemy musieli napisać specyfikację istotnych warunków zamówienia także, bo przecież sprzęt, którym chcemy digitalizować nasz zasób, musimy zakupić. Im precyzyjniej opiszemy te warunki, które ma spełniać sprzęt, tym większa szansa, że odpowiedni sprzęt rzeczywiście do nas dotrze. Sformułowanie wymagań technicznych i jakościowych dotyczących pozyskiwanych skanów czy reprodukcji wiąże się także z wyborem metodologii digitalizacyjnej, na podstawie której tą metodologii wybranej powinniśmy napisać sobie instrukcję digitalizacyjną, czyli nasz dokument opisujący sposób i parametry, jakie będą spełniały cyfrowe reprodukcje. Musimy też sobie odpowiedzieć na pytanie o narzędzia pomiarowe, bo musimy w czasie trwania projektu mierzyć jakość odwzorowań i do tych pomiarów używamy różnych narzędzi. To też powinniśmy zakupić i też powinniśmy je używać. I kolejną bardzo ważną rzeczą jest wdrożenie procedur kontroli jakości. To, że obydwa projekty patrimonium, które w Bibliotece Narodowej trwają, udało się utrzymać jakość odwzorowań mimo gigantycznych ilości plików, które produkujemy, to polega tylko i wyłącznie na wdrożeniu i pilnowaniu procedur kontroli jakości. Zgodnie z metodologiami obowiązującymi, czyli czy to wybierzemy sobie FAGI, czy wybierzemy sobie Metamorphose, obydwie metodologie mają zalecenia, czy zalecają reprodukcję różnych materiałów z różną jakością, w różnych rozdzielczościach, z różną dokładnością odwzorowania kolorów i tak dalej. Czyli jakby wybór, znaczy informacje o tym, co mamy, automatycznie implikuje nam, znaczy jakby mamy odpowiedzi na pytania, czym to mamy zrobić, w jakich jakościach mamy to zrobić. Musimy sobie wybrać metodologię, czy opieramy się na FADZI, czy opieramy się na Metamorphose. Chodzi o to, że obydwie metodologie posługują się troszeczkę innymi chociażby parametrami opisu wierności odwzorowania kolorów.
W Fadzi, jak wiemy, mamy Delta E2000, w Metamorfozie mamy Delta E1976. Także chociażby ze względu na trochę inny sposób mierzenia jakości odwzorowania kolorów, no musimy sobie jakoś tą metodologię na początku wybrać. Wybieramy sobie metodologię i najlepiej by było, gdybyśmy napisali na podstawie tej metodologii własną instrukcję digitalizacyjną. Czyli taki zbiór procedur i zbiór wymagań, jak robimy i w jakiej jakości robimy różne obiekty, procedury, które są dla nas białą księgą i to one są spisane w tej instrukcji digitalizacyjnej. Oczywiście dobrze jest sobie opierać te instrukcje digitalizacyjne na wybranej metodologii, bo to otwiera wiele drzwi, czy jakby pokazuje, że wiele drzwi jest otwartych i nie trzeba pewnych rzeczy wymyślać od zera. A poza tym, jeżeli nasza instrukcja digitalizacyjna jest bardziej czy mniej kompatybilna z metodologią, no to znaczy, że robimy zgodnie ze światowymi standardami. Teraz powoli przyjdzie nam nowy światowy standard, pewnie już większość z Państwa wie o tym, że normy ISO się pojawiły w metodologiach digitalizacyjnych, przyjdzie potrzeba wymiany wzorników, przyjdzie potrzeba też trochę wymiany oprogramowania do analizy i tak dalej, ale to jeszcze jest wszystko przed nami. Kolejną rzeczą, nad jaką powinniśmy się na początku zastanowić, jest dobór narzędzi pomiarowych. Oczywiście ten dobór narzędzi pomiarowych znowu wynika nam z tego, jaki sprzęt kupujemy, czyli jakie obiekty będziemy digitalizować i też poniekąd wynika z wyboru metodologii, to znaczy czy będziemy się posługiwali Metamorfozem czy Fadzi. Używamy do pewnych rzeczy trochę innych wzorników, oczywiście są też wzorniki standardowe, czyli 24-polowe X-Rite, które działają i w jednej i w drugiej metodologii i można uznać je za takie standardowe, codzienne wzorniki mierzące nam, czy pozwalające zmierzyć nam jakość odwzorowania kolorów. No i ostatnią rzeczą, nad jaką powinniśmy się zastanowić i którą też powinniśmy wdrożyć, to jest jakby wdrożenie do tego procesu naszego digitalizacyjnego, do całego projektu procedur kontroli jakości. To znaczy musimy się zastanowić, jak mierzymy tą jakość, jakie przyjmujemy parametry nieprzekraczalne, w jakim czasie, w jakich odstępach czasowych mierzymy tą jakość, jak to wszystko próbkujemy i to powinniśmy sobie także nad tym się zastanowić i to sobie także przygotować. Dobrze, przechodząc do narzędzi, którymi digitalizujemy, którymi wytwarzamy cyfrowe reprodukcje fizycznych obiektów. W zasadzie jest tak, że w praktyce instytucji kultury w zasadzie dwa rodzaje, ogólnie rzecz biorąc, dwa rodzaje urządzeń używamy. Po pierwsze używamy, że stosujemy skanery różnego rodzaju, w zależności od tego, jakiego rodzaju mamy obiekt, jakiej wielkości. Stosujemy różne skanery, dlatego ta analiza zasobu jest bardzo ważna, bo wiemy, jaki skaner kupić, czy jakie urządzenie kupić. I to, jeżeli chodzi o skanery, to w zależności od rodzaju i wielkości obiektu dobieramy sobie skaner. Mogą to być skanery wielkoformatowe, A1, A0. Bardzo dużo używaliśmy tych skanerów w projekcie Patrimonium 1, mieliśmy dużo plakatów, dużo czasopism też takich większego formatu, więc te duże wielkoformatowe skanery nam się bardzo dobrze sprawdzały. Oprócz tego, jeżeli dysponujemy dużą ilością materiałów szytych, książek czy innego rodzaju tego typu obiektów, no to okazuje się, że optymalnym rozwiązaniem są skanery typu V. Dlaczego skanery typu V? Głównie chodzi o to, że rozwarcie obiektu książki, otwarcie książki przy digitalizacji jest nieduże, maksymalnie tam 100-110 stopni. I nie otwierając do końca tej książki, szczególnie starodruku, możemy ją zdigitalizować z dobrą jakością bez obawy o uszkodzenie obiektu. Pewnym rodzajem skanerów typu V, które tutaj też bardzo używamy w Bibliotece Narodowej, mamy ich kilkadziesiąt sztuk w tej chwili, są skanery specjalnie skonstruowane do digitalizacji starodruków, materiałów delikatnych i takich, nad którymi się trzeba specjalnie pochylić i otoczyć je specjalną opieką.
I w zasadzie to są skanery typu V, tylko z odpowiednim dociskiem szyby, żeby nie uszkodzić obiektu. To jest zmechanizowane, zmotoryzowane, tam są czujniki. Też mamy takie skanery, sprawdzają nam się jak najbardziej. U nas akurat w Bibliotece Narodowej to mało tego jest, ale wiem, że archiwa państwowe i dużo różnych też instytucji muzealnych ma w swoich zasobach duże ilości materiałów transparentnych. Głównie mówimy o negatywach i diapozytywach. No i do negatywów i diapozytywów także możemy używać skanery, ale jak się okazuje, możemy także używać aparatu fotograficznego zestawionego w odpowiednie stanowisko. Tu jakby antycypuję kwestię też aparatu fotograficznego, ponieważ okazuje się, że w tej chwili jest to najbardziej uniwersalne narzędzie digitalizacji. Proszę zdać sobie sprawę z tego, że większość nowoczesnych skanerów dzisiaj produkowanych, tych skanerów, które oferują najwyższą jakość odwzorowań, to są tak naprawdę skanery, które są konstrukcyjnie aparatami fotograficznymi. W technologii digitalizacyjnej, tej technologii skanerowej, odchodzi się w tej chwili od matryc liniowych, od takiego sposobu sczytywania obrazu, ponieważ on generuje dużo problemów. Nierównomierność przesuwu materiału albo matrycy nad materiałem, znacznie mniejsza jakość reprodukcji kolorów niż w normalnych matrycach cyfrowych używanych w aparatach i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym jakby ogólny trend jest taki, że dzisiaj okazuje się, że najlepszą technologią do rejestracji obrazu jest technologia, którą kojarzymy z fotografią, czyli krzemowa matryca światłoczuła. Kiedyś były matryce CCD, dzisiaj są CMOSy, to jest jakby kwestia technologii. Rozwój też tych matryc technologiczny, a szczególnie ilości pikseli zapakowanych na powierzchni matrycy, powoduje to za chwilę, myślę sobie, że w 2022 roku będziemy mieli już dostępne na rynku matryce powyżej 200 milionów pikseli grubo. Co będzie pozwalało na przykład zdigitalizować A1 czy A0 w 300 czy 400 ppi albo i jeszcze większej rozdzielczości. Więc czekamy na nowe technologie, czekamy na nowe matryce, ponieważ każda kolejna generacja matryc to jest kolejna generacja skanerów i one coraz lepszą jakość nam dają. Teraz tak. Używamy w bibliotece, tak jak Państwu mówiłem, skanerów płaskich do mniejszych rzeczy, skanerów płaskich do dużych rzeczy wielkoformatowych. Używamy też najwięcej skanerów typu V, bo w naszej praktyce i przy naszym zasobie one tutaj w bibliotece spełniają się najlepiej. Są szybkie, trwałe i tak dalej, i tak dalej. Mamy tych stanowisk ponad 30. Oprócz tego mamy 5 stanowisk do digitalizacji przy pomocy aparatu fotograficznego. Praktyka jest taka, że wszystkie cenne, piękne i stare rzeczy, takie, które powinny podlegać wyjątkowej ochronie konserwatorskiej, są u nas w bibliotece digitalizowane przy pomocy aparatów fotograficznych. Dlatego, że nie używamy przy aparacie szyby, to znaczy nie przyciskamy, nie wypłaszczamy przy pomocy szyby obiektów. Za to konserwatorzy nam bardzo dziękują, albo wręcz tylko dlatego możemy zdigitalizować dany obiekt, że nie używamy do przyciśnięcia jego szyby. Poza tym dysponujemy bardzo wysokiej jakości urządzeniami, mówię o aparatach i całej reszcie wyposażenia stanowiska digitalizacyjnego, które umożliwiają nam uzyskanie najwyższej jakości cyfrowych reprodukcji. W zasadzie na aparatach cały czas spełniamy parametry FAGI 4 gwiazdki, zarówno jeżeli chodzi o odwzorowanie jakości kolorów, jak i wartości funkcji przestrzennych, czyli odwzorowanie ostrości, rozdzielczości obrazu. Oczywiście wymaga to odpowiednich narzędzi pomiarowych, kontrolnych. Używamy znanych powszechnie wzorników, tak? Albo 24-polowych tego typu, z nich odczytujemy tylko i wyłącznie jakość odwzorowania kolorów, albo przy pracy na stanowiskach opartych na aparacie używamy też systemu Golden Thread, ponieważ wybraliśmy sobie na samym początku metodologię FAGI jako punkt odniesienia
i nasza instrukcja digitalizacyjna opisująca to, jaki obiekt, w jakich parametrach mamy zdigitalizować, oparta jest na metodologii FACI. W związku z tym do codziennej pracy na skanerach używamy tych X-Rite'ów, które mierzą nam tylko jakość odwzorowania kolorów i to nam wystarcza na skanerach. Natomiast jeżeli chodzi o aparaty fotograficzne, posługujemy się też takimi wzornikami, które oprócz odczytu wartości parametrów opisujących odwzorowanie koloru umożliwiają także odczyt parametrów związanych z funkcjami przestrzennymi, czyli tych parametrów, które mówią nam o rozdzielczości i ostrości uzyskanego odwzorowania. Mówiąc o aparacie fotograficznym, o cyfrowym aparacie fotograficznym w naszych zastosowaniach digitalizacyjnych, powinniśmy myśleć o aparacie jako o tylko jednym z elementów stanowiska digitalizacyjnego. Ponieważ sam aparat fotograficzny w naszym przypadku jest tylko urządzeniem rejestrującym obraz. Żeby ten obraz zarejestrować, musimy ten aparat oczywiście zamocować na jakiejś kolumnie czy statywie. Musimy oczywiście obiekt oświetlić jakimś źródłem światła, a najlepiej takim źródłem światła, które z punktu widzenia fotografii, całej fizyki i optyki daje nam, jest najlepszym źródłem światła z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia aparatu fotograficznego. Oczywiście musimy mieć też stół roboczy, czy miejsce, na którym pracujemy. W te stoły robocze bardzo często wbudowane są tak zwane podświetlarki. Za pomocą takich czy innych podświetlarek możemy aparatem fotograficznym digitalizować także materiały transparentne, czyli negatywy i diapozytywy. Oczywiście potrzebujemy odpowiednio wydajnego, mocnego komputera. Pliki z największego aparatu, który używamy w Bibliotece Narodowej, ważą po 450 MB. Więc proszę sobie wyobrazić, ile to jest danych, jeżeli sfotografuję książkę, która ma 500 stron. Dużo danych, szybkie dyski, dużo RAMu, wydajne procesory, takie komputery są nam niezbędne. Oczywiście w celu kontroli jakości i w celu w ogóle ustawienia parametrów, optymalnych parametrów stanowiska digitalizacyjnego, potrzebujemy też odpowiednie narzędzia tego typu, czyli oprogramowanie i wzorniki kolorów. Wzorniki kolorów, tak jak Państwu powiedziałem, w zależności od tego, jakie stanowisko i co chcemy mierzyć i z jaką precyzją, albo wystarczy nam pomiar tylko koloru, albo potrzebujemy także pomiar ostrości kontrastu. Oprogramowanie do niektórych modeli wzorników jest dedykowane oprogramowanie. Natomiast jako instytucja kultury zdecydowaliśmy się na używanie na co dzień darmowego serwisu delt.ae. Jest to bardzo znane narzędzie, proste, bezpłatne, dostępne jako strona internetowa. Nie trzeba instalować żadnych oprogramowania, po prostu wchodzimy na adres, uploadujemy plik, on delta.ae nam liczy właśnie tą delta.ae, czyli jakość odwzorowania kolorów, wszystko wiemy. Jest to podstawowe narzędzie pomiarowe, które używamy. Używaliśmy i w projekcie Patrimonium 1, w tej chwili używamy w projekcie Patrimonium 2 i to się sprawdza. Oczywiście, żeby używać to oprogramowanie, potrzebujemy odpowiednie wzorniki, ale to wiadomo. Oprócz codziennej takiej pracy, polegającej na codziennej kontroli jakości, na walidacji wyników naszej digitalizacji, używamy także oprogramowania dedykowanego do wzorników. Polecam darmowy OpenDice, to też jest dobre oprogramowanie i darmowe, przynajmniej jest taka wersja darmowa. My używamy także oprogramowania ESA, które jest dedykowane właśnie do tych wzorników Golden Thread. Dobrze, teraz tak, Szanowni Państwo, mamy dwie metodologie. Mamy FADGI amerykańskie oparte na modelu percepcyjnym, jeżeli mówimy o odwzorowaniu kolorów, mamy też niderlandzkie Metamorphose oparte na modelu bardziej matematycznym. Obydwie te metodologie, oprócz tego, że opisują nam parametry związane właśnie z odwzorowaniem koloru, z ostrościami, rozdzielczościami itd., itd., obydwie metodologie sugerują dobór
parametrów jakości do rodzaju digitalizowanego obiektu. I jak oczywiście dokumentacja dotycząca obydwu metodologii jest szeroko dostępna w internecie, można sobie ściągnąć PDF-y, poczytać, zobaczyć, zrozumieć, o co chodzi. Chodzi o to, że znowuż wracamy do analizy zasobu. Do różnych rodzajów obiektu i różnych też wielkości tych obiektów stosujemy i możemy stosować i inne parametry opisujące jakość i inne parametry opisujące funkcje przestrzenne, czyli tą rozdzielczość i kontrast, ale także metodologie mówią nam o tym, w jakich rozdzielczościach mamy różne rodzaje obiektów reprodukować, właśnie jakie wartości te parametry powinny przyjmować i tak dalej, i tak dalej. Metodologia FADGI jest pomyślana w ten sposób, że w zależności od uzyskanej jakości otrzymujemy jedną, dwie, trzy lub cztery gwiazdki. Cztery gwiazdki to jest najlepsza możliwa do osiągnięcia jakość. To jest czterogwiazdkowy generał, nikt mu nie podskoczy. Możemy uznać, że odwzorowanie, które spełnia te cztery gwiazdki w FADGI, to jest jakość bardzo dobra. Trzy gwiazdki, jakość dobra, powiedzmy dwie gwiazdki zadowalająca, jedna gwiazdka, raczej nas to kompletnie nie interesuje. Nas tutaj w Bibliotece Narodowej interesują pomiary, znaczy wyniki pomiarów przynajmniej na poziomie trzech gwiazdek, a najlepiej czterech, i do tego dążymy, tego się trzymamy i udaje nam się to uzyskać. Metodologia Metamorphose jest pomyślana w ten sposób, że tam są trzy jakby stopnie jakości i one są opisane w ten sposób, że to jest Metamorphose Extra Light, Metamorphose Light i Metamorphose Pełne jakby, i to jest właśnie pełne, to jest najwyższa jakość, Metamorphose Light to jest dobra jakość i to Metamorphose Extra Light to jest średnia czy też akceptowalna jakość. Po analizie zasobu i wybraniu sobie metodologii, którą będziemy się podpierać, czy na której się oprzemy, warto zaznajomić się z całym opisem dotyczącym też jakości wymaganej w różnych rodzajach obiektów. I tak jak już wcześniej mówiłem, warto sobie napisać własną instrukcję digitalizacyjną, która odnosi się do realiów danej instytucji, do realiów danego projektu czy do realiów danego zasobu. Znaczy lepiej oczywiście napisać sobie instrukcję digitalizacyjną do danej instytucji, jakby uwzględniającej specyfikę danej instytucji, niż przy każdym projekcie pisać sobie kolejną instrukcję digitalizacyjną. Warto się też pochylić nad tą instrukcją digitalizacyjną, bo to jest nasza biała księga. Znaczy to nam opisuje całą ścieżkę, którą powinniśmy podążać digitalizując. Dobrze. Mam tu taki następny slajd, jakbym poprosił o. A propos tworzenia własnych instrukcji digitalizacyjnych. Po prawej stronie slajdu widzicie Państwo wymagania dotyczące odwzorowań odbitek fotograficznych i fotografii zgodnie z metodologią FADGI, a po lewej stronie mamy taki wstępne podejście do właśnie instrukcji digitalizacyjnej i wycinek z tego, jakie parametry warto sobie tam wpisać, jakie parametry będą nam opisywały jakość naszych reprodukcji. Tutaj jest tylko jedna drobna uwaga, zakres dynamiczny, aparaty cyfrowe, więcej lub równa się 12 przesłon. Dzisiaj troszeczkę inaczej byśmy to opisywali, lepiej jest wpisać 14-16 bitów na matrycy, oczywiście 16 bitów, chodzi o ilość informacji, którą jest opisany obraz, plik cyfrowy. Oczywiście im więcej tej informacji jest, to dla nas jest lepiej, bo w gruncie rzeczy to, że chcemy uzyskać cyfrowe odwzorowanie jak najwierniej odwzorowujące fizyczny obiekt, oznacza w cyfrowych czasach, że ten obiekt jest opisany maksymalnie dużą ilością użytecznych informacji. Stąd staramy się nie tracić też informacji po drodze, w czasie jakby procesu digitalizacji, szczególnie na aparacie cyfrowym.
musimy wykonać, zdjęcie wykonujemy oczywiście w tak zwanym RAW-ie, czyli w pliku, który przynajmniej w teorii stanowi surowy zapis danych z matrycy. Później to zdjęcie jakby wywołujemy, poddajemy różnym operacjom matematycznym, żeby uzyskać wynikowy plik, w naszym przypadku TIFF, który uznajemy za plik archiwalny i który przechowujemy później w repozytorium. Tak to ogólnie wygląda. Dobrze, teraz tak. Jakie najważniejsze parametry mierzymy sobie za pomocą naszych metodologii? Aha, jeszcze ważna rzecz. Wracając do początku i wracając do tej analizy zasobu, drobna dygresja. Musimy mieć także na uwadze to, że wiedząc, jaki rodzaj materiału i jakie ilości materiałów mamy, wybieramy sobie urządzenia, którymi chcielibyśmy ten materiał, ten nasz zasób zdigitalizować. Wybieramy sobie urządzenia i od razu musimy myśleć o tym, że trzeba napisać opis przedmiotu zamówienia, trzeba będzie napisać specyfikację istotnych warunków zamówienia, czyli musimy bardzo precyzyjnie te urządzenia opisać jakby od strony formalnej, bo później mamy prawo zamówień publicznych, przetargi i to wszystko. Im bardziej wiemy, czego chcemy i im więcej parametrów, które ma spełniać urządzenie, wpiszemy do OPZ-u i SIFS-u, tym mamy większe szanse na to, że rzeczywiście dostarczony nam będzie ten sprzęt, który nas interesuje i ten sprzęt, który spełnia nasze warunki. Warunki związane z jakością w konkretnym projekcie digitalizacyjnym. Także ta analiza zasobu, która mówi nam w zasadzie o wszystkim, także z naszego technicznego punktu widzenia, jest bardzo ważna. Na każdym etapie później wychodzą dane uzyskane z tej analizy zasobu. Dobrze, co mierzymy? Szanowni Państwo, mierzymy następujące parametry. Po pierwsze, mierzymy odwzorowanie jakości kolorów, znaczy jakość odwzorowania kolorów, może tak. Służą nam do tego głównie 24-polowe wzorniki X-Rite'a, tak zwane color checkery. W zależności od tego, jakie urządzenie, jakie preferencje ma skanerzysta, używamy albo małych, tak zwanych mini color checkerów, albo klasycznych color checkerów, mniej więcej formatu A4. Te wzorniki, ponieważ mamy tutaj tylko pola barwne na nich, one umożliwiają nam tylko i wyłącznie pomiar wartości parametrów opisujących jakość odwzorowania koloru. To jest właśnie ta nasza magiczna delta E, albo 2000, albo 1976. My w bibliotece, ponieważ przyjęliśmy metodologię FADGI jako punkt odniesienia, posługujemy się deltą E2000. Więc każdy skanerzysta, fotografowie używają innych wzorników, każdy skanerzysta musi taki wzornik mieć przy urządzeniu. Te wzorniki się zużywają, co przynajmniej 2 lata trzeba je wymienić. Poza tym mają to do siebie, że jak się nie potrafi z nimi posługiwać, czyli łapiemy palcami za pola barwne, to zostają nam tutaj brudy i po pewnym czasie wzornik jest kotletem, a nie wzornikiem. Także też delikatnie się z nimi obchodzimy. Dobrze, czyli tak. 24-polowymi X-Rite'ami odczytujemy sobie parametry wartości odwzorowania koloru, czyli naszą deltę E. Oprócz tego w oprogramowaniu, czy na tej stronie delt.am możemy odczytać sobie także inne parametry związane właśnie z funkcjami przestrzennymi, z MTF-ami, z SFR-ami, które opisują nam całą resztę jakości obrazu, czyli właśnie ostrość, kontrast, jak to jest wszystko odwzorowane. Także rozdzielczość oczywiście, bo zgodnie z metodologią FADGI przyjęliśmy na przykład, że w Bibliotece Narodowej wszystkie odbitki fotograficzne mają o formacie mniejszym niż A5, muszą być zdigitalizowane z rozdzielczością przynajmniej 600 ppi. Tego się trzymamy. Rozdzielczość bardzo precyzyjnie odczytujemy sobie z delt AE. Dalej. Mamy parametr, który się nazywa jakością próbkowania, to się nazywa sampling efficiency w delta E i on mówi nam właśnie o tej jakości próbkowania. To jest z jednej strony trudna rzecz, z drugiej strony prosta. Wyrażone jest to w procentach, to znaczy teoretyczna, idealna rozdzielczość czy jakość próbkowania to jest 100%. I parametr sampling efficiency jest podany w procentach i teraz wiemy, o ile mniej
doskonały jest nasz uzyskany obrazek od tego teoretycznie doskonałego. Cztery gwiazdki w metodologii FADGI to jest to sampling efficiency więcej niż 90%. Czyli mamy tylko, możemy powiedzieć, że w funkcjach przestrzennych, w tej całej cyfrowej zabawie możemy utracić maksymalnie 10% jakości teoretycznego doskonałego obrazu. Nie jest źle. Ta jakość próbkowania wynika z odczytu funkcji MTF, czyli funkcji przestrzennych opisujących nam kontrast. Tak naprawdę kontrast. To oczywiście są funkcje, to jest wszystko opisane matematyką. Nie musimy się na tym jakoś super strasznie znać, tym bardziej, że wartości funkcji MTF są podawane w różnych jednostkach, czasami są w pikselach, w cyklach na piksel, czasami na milimetr, to trzeba przeliczać, tym się można pomylić, pogubić, więc dla takiego mniej zaawansowanego codziennego użytkownika zdecydowanie ta funkcja, znaczy ten parametr sampling efficiency, jakość próbkowania, jest łatwiejszy w codziennej pracy. Wiemy, że mamy 90% jakości teoretycznie idealnej, więc nie jest źle. Kolejny parametr, który dla nas jest ważny, który odczytujemy z delta E, to jest maksymalna amplituda funkcji SFR. Funkcja SFR to jest tak w gruncie rzeczy to samo, co funkcja MTF, troszeczkę inaczej opisana. I co nam mówi ta maksymalna amplituda funkcji SFR? Otóż jeżeli maksymalna amplituda funkcji SFR jest większa niż 1, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, podejrzenie, że plik został sztucznie cyfrowo wyostrzany. Staramy się pilnować tego parametru, ponieważ no to jest zniekształcenie obrazu, a my chcemy uzyskać maksymalnie wierną cyfrową reprodukcję. No i to jest ten błąd, o którym musimy pamiętać. Parametr SFR, maksymalna amplituda, w zasadzie nie powinien być większy niż 1. No jeżeli on tam będzie 1, 1 setna czy 2 setne, to możemy uznać, że to nie ma znaczenia, ale jeżeli będzie 1,2 czy 3, to znaczy, że mamy bardzo mocno przeostrzony obraz software'owo po prostu. Parametrem jeszcze wyznaczającym nam jakość reprodukcji jest równomierność oświetlenia, to znaczy czy w całym polu, na całym pliku światło jest równe. Za pomocą tego wzornika możemy sobie z tych szarych pól wyznaczyć. On po prostu odczytuje wartości kanałów RGB z każdego pola, porównuje, jeżeli to jest przy 4 gwiazdkach różnica jest większa niż 1%, no to niestety nie mamy 4 gwiazdek. Czyli jeżeli chcemy mieć 4 gwiazdki, to musimy mieć delta E niższą niż 3, sampling efficiency wyższe niż 90% i równomierność oświetlenia mniejszą, znaczy różnicę w równomierności oświetlenia mniejsze niż 1%. Takie parametry musimy spełnić, żeby uzyskać 4 gwiazdki w FADGI. Takim checkerem, tym wzornikiem możemy bez problemu te wszystkie parametry odczytać. Niestety tymi wzornikami, X-Rite'ami, odczytujemy tylko wartości parametrów koloru. Czyli możemy stwierdzić, czy nam się kolory zgadzają, czy cyfrowa reprodukcja jest wierna pod względem kolorów, natomiast nie wiemy, co się dzieje z ostrościami, z rozdzielczością, z przenoszeniem tego wszystkiego, ale tego typu wzorniki umożliwiają nam zmierzenie tych wszystkich parametrów. A jeszcze jedną ważną rzeczą jest tak zwany cyfrowy szum, noise. Tak, skanery zwykle są w ten sposób konstruowane i kalibrowane, żeby ten szum był jak najniższy. Szum się pojawia wtedy, kiedy matryca pracuje na wyższej czułości niż podstawowa, ponieważ jest zasilana większym prądem, stosunek sygnał-szum jest mniejszy i stąd mamy to szumienie. To też jest parametr, który mierzymy. To zaszumienie nie może być wyższe niż odpowiednia wartość. W aparatach fotograficznych pilnujemy podstawowej wartości matrycy. Najczęściej to jest 100 ISO. Ponieważ ona nam gwarantuje jakby największy ten odstęp sygnału od szumu, czyli najmniejszy szum cyfrowy, który rejestrujemy. Dobrze.
Teraz, szanowni państwo, może przejdziemy troszeczkę do Delta E. Jakby wytłumaczę państwu, w jaki sposób mierzona jest ta jakość odwzorowania kolorów. Otóż każdy ze wzorników, który posiada pola barwne, wiemy, producenci tych wzorników opisują wartości każdego z tych barwnych pól. Czyli wiemy, że to brązowe pole ma odpowiednie wartości w labie czy w RGB, to już nie ma znaczenia, w jakiej przestrzeni kolorów. Wiemy, jakie wartości mają poszczególne pola. Na szare pola możemy sobie robić balans bieli, na której z wybranych szarych pól możemy też sobie ustawiać ekspozycję, ponieważ są opisane tutaj wartości tych pól referencyjne, nie ma z tym żadnego problemu. I teraz co się dzieje, jak my sobie taki wzornik położymy na skanerze albo pod aparatem, zrobimy jego zdjęcie czy skan i wrzucimy na Delta E. Otóż ponieważ producent podaje referencyjne wartości pól, oprogramowanie sczytuje nam wartości te, które zarejestrowaliśmy i liczy nam różnice. Ta Delta E2000 i tak samo Delta E76 jest niczym innym jak różnicą pomiędzy wzorcem a zmierzonymi wartościami. Wiadomo, im mniejsza ta różnica, tym lepsza jakość, czyli wartość parametru delta E jest niższa. Tak jak mówię, 4 gwiazdki to jest delta E poniżej 3. Pamiętajmy jeszcze o takiej rzeczy, że mówimy o takim parametrze, który się nazywa tak naprawdę min delta E. To jest średnia delta E z wszystkich 24 pól. Czasami zdarzają się takie sytuacje, że sumaryczna, czyli ta średnia delta E nasza jest poniżej 3, a jak sobie zajrzymy w wartości poszczególnych pól, na przykład czerwonych i niebieskich, to okazuje się, że te poszczególne wartości są 5, 6 i tak dalej, i tak dalej. A sumarycznie wychodzi nam poniżej 3, bo inne pola są na przykład mają delta na poziomie 1. Musimy o tym pamiętać, bo jeżeli nie rozumiemy, że to jest sumaryczna delta E, pozornie prawidłowe odwzorowanie nie do końca jest prawidłowym, ponieważ niektóre wartości kolorów mogą zdecydowanie bardziej różnić się niż to przyjęliśmy, czyli niż ta delta E, znaczy delta E nie jest mniejsza od 3. Pamiętajmy o tym. Tak naprawdę za pomocą pipetek czy próbników w zasadzie w dowolnym programie graficznym, którym dysponujemy, możemy sobie odczytać wartości tych pól, tak? Zrobimy zdjęcie czy skan takiego czegoś, odczytujemy sobie wartości pól i możemy ręcznie porównać z wartościami referencyjnymi podanymi przez producenta. Na slajdzie widzicie państwo jakby ogólną definicję delta E. Z powodów musiałem ten wzór zaprezentować. I obok mamy tabelkę, gdzie są podane właśnie wartości wzornika w przestrzeni kolorów sRGB w tym przypadku i w przestrzeni lab. Przestrzeń kolorów lab to jest taka jakby podstawowa i standardowa przestrzeń cyfrowego sposobu opisywania kolorów. O ją się przelicza oczywiście na wszelkiego rodzaju RGB, przestrzenie RGB bezproblemową. I tutaj akurat w labie mamy różnicę w oświetleniu, czyli mówimy o kanale L i różnicę w odwzorowaniu kolorach, czyli kanały A i B. Także tymi 24-polowymi checkerami mierzymy sobie delta E, czyli wartość odwzorowania koloru. Dobrze, przejdźmy do bardziej zaawansowanych kwestii, czyli kwestii związanych z pomiarami także funkcji przestrzennych. I do tego używamy innych wzorników. Teraz poprosiłbym następny slajd. O, tu mamy przykładowy slajd tego wzornika sfotografowanego przy pomocy naszego rzeczywiście najlepszego aparatu, matryca 150 milionów pikseli. I teraz tak, po prawej stronie u góry mamy analizę kolorów. Tylko i wyłącznie z 30 pól kolorowych, które są na tym wzorniku, mamy odczyt, analizę kolorów. Widzimy, że delta E2000 jest na poziomie 2, czyli mamy 4 gwiazdki bez problemu.
Niższy lewy slajd, znaczy obrazek, pokazuje nam z kolei odczyty właśnie wartości funkcji przestrzennych. Proszę bardzo, mamy rozdzielczość 605 ppi, zgodnie z FAGI 4 gwiazdkami mieścimy się, bo w zasadzie 1% mamy różnicy, to znaczy jeżeli 600 ppi jest naszą docelową rozdzielczością, no to 605 to jest niecały 1% różnicy, więc nie ma problemu. Mamy sampling efficiency na poziomie 97%, czyli szokująco dobry. W zasadzie 3% jesteśmy tylko gorsi od teoretycznie idealnego układu matryca obiektyw. Mamy wartości funkcji MTF i 50 i 10, ale tak jak mówiłem, dla mniej zaawansowanych to nie musimy się tym zajmować, bo sampling efficiency jakby nam to opisuje w inny sposób. Mamy maksymalną amplitudę funkcji SFR, która jest na poziomie 1, czyli nie zauważyliśmy software'owego przeostrzenia. I mamy różnicę w kolorach, w kanałach kolorystycznych, 200 piksela, to jest po prostu też szokująco dobry wynik. Także jak Państwo widzicie, żeby nie być gołosłownym, to jest próba normalnie z aparatu podczas digitalizowania któregoś z obiektów. Z tego co pamiętam, to był jakiś wyjątkowo cenny starodruk albo ikonografia, czyli jakaś grafika piękna. I takie obiekty staramy się właśnie digitalizować z jak najwyższymi parametrami. Jeżeli chodzi o, i to jakby to Państwu przedstawia, w jaki sposób pracujemy na aparatach fotograficznych. To znaczy rzeczywiście aparat fotograficzny jako element stanowiska digitalizacyjnego, czy ogólnie mówiąc o stanowisku digitalizacyjnym opartym na aparacie fotograficznym, wymaga używania tego typu wzorników, to znaczy wymaga mierzenia także rozdzielczości funkcji SFR i tak dalej, z tego względu, że stanowisko digitalizacyjne oparte na aparacie jest całkowicie ruchome. O ile skaner jest urządzeniem zamkniętym, to znaczy jakaś konstrukcja utrzymuje obiektyw i matrycę w odpowiednim miejscu, w określonej odległości od obiektu, od odległości przedmiotowej, mamy zachowaną odpowiednią skalę odwzorowania, światła mamy cały czas te same, więc tam nam nic się nie zmienia. Pracujemy w stałych warunkach, więc kalibracja takiego skanera, dopóki go nie przeniesiemy do innego pomieszczenia, albo nam się nie popsuje, albo nam nie wyjdzie słońce zza niewysłoniętego okna, wszystko jest w porządku. Natomiast w momencie pracy przy pomocy aparatu fotograficznego sytuacja jest troszkę inna, ponieważ tam zmiana każdego z parametrów pociąga za sobą potrzebę jakby przekalibrowania tego stanowiska, czyli ustawienia optymalnych parametrów. Głównie chodzi tu o parametry wywoływania pliku RAW do TIFF-a. Dlatego też niezbędne nam są takie skanery. To ułatwia określenie rozdzielczości, wysokości, wszystkiego innego. Także aparat fotograficzny to są zawsze takie rzeczy, bo najwyższa jakość i nieustanne pomiary. Z tego też względu aparat fotograficzny wymaga zdecydowanie bardziej doświadczonego personelu i rozumiejącego to, co się dzieje i to, co wykonuje, niż skaner. Z całym szacunkiem dla skanerzystów, oni też muszą się znać na swojej pracy, muszą wiedzieć, jak postępować z obiektami, żeby je zniszczyć, żeby ich nie zniszczyć. Muszą też oczywiście wiedzieć o podstawowych parametrach, którymi mierzymy jakość ich pracy w gruncie rzeczy. Natomiast nie muszą mieć tak dużej wiedzy i doświadczenia, jakie powinni mieć fotografowie, ponieważ fotografowie powinni rozumieć i znać prawa fizyki, prawa optyki, które występują w ich przypadku, no i wiedzieć, jak interpretować wyniki pomiarów z takich wzorników i jak ustawić aparat czy całą resztę elementów wyposażenia tego stanowiska digitalizacyjnego, żeby otrzymać optymalną, najwyższą jakość cyfrowej reprodukcji. Jeżeli chodzi o skanery, przyjęliśmy sobie w projekcie Patrimonium jakby taką procedurę, że codziennie skanerzysta, przychodząc do pracy, włączając skaner, czeka 15 do 20 minut. To jest czas, który okazało się, że oświetlenie LED
potrzebuje na rozgrzanie się, to znaczy diody LED, żeby emitowały optymalne widmo światła, które nam jest potrzebne, żeby to było stabilne, nie było za niebieskie, za zielone, potrzebują się rozgrzać. To samo zjawisko występuje także w przypadku lamp błyskowych, używanych głównie przy aparatach, czy to w muzeach, czy to u nas w bibliotekach. Tam też palnik lampy błyskowej musi kilka albo kilkanaście razy błysnąć, żeby osiągnąć odpowiednio wysoką temperaturę i żeby każdy następny błysk był i taki sam, jeżeli chodzi o moc światła, i taki sam, jeżeli chodzi o jego temperaturę barwową. Wracając do skanerów. Każdy skanerzysta po nagrzaniu skanera kładzie wzornik kolorów. W naszym przypadku oczywiście są to te 24-polowe checkery X-Rite'a. I musi sprawdzić, jakie parametry jakby zerowe danego dnia pokazuje mu skaner, jakie może uzyskać na danym skanerze. Jeżeli te parametry mieszczą się w zadanych i ustalonych wcześniej granicach, czyli są poniżej delta E 2000, poniżej 3, skanerzysta może przystępować do pracy, to znaczy, że jego urządzenie spełnia nasze wymagania, nie trzeba go przekalibrowywać, kombinować, co się dzieje, wszystko jest w porządku. Jak Państwo widzą na slajdzie, jest to realizowane w ten sposób, że zgodnie z określonym nazewnictwem pliku, widzimy tutaj, że to jest plik z 8 grudnia 2021 roku. Skaner ma numer 19, po prawej stronie jest prawa szalka skanera, po lewej stronie jest lewa szalka skanera, to jest skaner typu V i widzimy, że po pierwsze delta E mamy na poziomie 1,6 i 1,7, czyli szokująco wysoką, jesteśmy w stanie poniżej 2 bez problemu na skanerach naszych delta E utrzymujemy, 2,5 to jest max. Ważna jest też różnica między obydwoma szalkami w tym pomiarze koloru, w tej delcie E, no bo nie może być tak, że jedna szalka jest super dobrze, precyzyjnie zreprodukowana, jeżeli chodzi o odwzorowanie kolorystyczne, a druga zdecydowanie gorzej. Więc staramy się oprócz tego, żeby wartości delta E były jak najniższe, to też wartości delta E 2000 na obydwu szalkach skanera z obydwu kamer muszą być maksymalnie zbliżone do siebie. To nam gwarantuje powtarzalność jakości, uzyskanie jakości tego, że każda strona zdigitalizowanej książki jest mniej więcej albo wręcz taka sama. Tak wygląda codzienna nasza praktyka w Bibliotece Narodowej. Jeżeli chodzi o aparaty fotograficzne, no to praktyka jest taka, że raczej te wzorniki, z których da się odczytać także inne parametry niż tylko odwzorowanie kolorów, można używać zamiast tych hybrydowych, nazwijmy to, wzorników, czyli i kolor, i cała reszta parametrów, głównie funkcje przestrzenne odczytujemy. Możemy także użyć normalnego X-Rite'a i do tego standardowy wzornik QA62, szeroko stosowany do sprawdzania rozdzielczości, kontrastu, przenoszenia jakby szczegółów, czyli taki jeden wzornik zastępuje nam taki plus QA62. Nie musimy od razu kupować Golden Thread'a, jeżeli mamy X-Rite i QA62, te same pomiary, te same wartości parametrów możemy nimi pomierzyć, co tego typu wzornikami. Teraz chciałbym Państwu opowiedzieć, jak odnieść sukces w projekcie masowej digitalizacji. Jak odnieść sukces jakościowy, to znaczy jak wdrożyć te wszystkie wymagania i te wszystkie technologiczne obostrzenia, o których opowiadał nam Dan Williams, jak wdrożyć to do projektów, w których musimy na przykład zdigitalizować 1 000 000 obiektów. Otóż okazuje się, że jedną z najważniejszych rzeczy, oprócz tego, że musimy na podstawie analizy zasobu zakupić dobre urządzenia, musimy napisać dobrą instrukcję digitalizacyjną, musimy ustalić właśnie procedury pomiaru i to wszystko, to jest na początku. I jak to wszystko zaprzęgniemy do naszej codziennej pracy, to jest duża szansa, że osiągniemy sukces. Po pierwsze, przestrzeganie procedur.
To znaczy rzeczywiście procedura taka, że skanerzysta przychodzi, grzeje skaner, robi najpierw wzornik. To jest bardzo ważne, bo to nam jakby codzienną walidację wyników daje. Pamiętajmy także o tym, że zarówno skanery, jak i stanowiska digitalizacyjne oparte na aparatach fotograficznych wymagają stałych warunków oświetleniowych. To znaczy nie może być tak, że mamy niezasłonięte okna i rano jest słońce, a po południu bezpośrednio świecące nam do pomieszczenia, a po południu go nie ma. Kalibracja skanera wykonana do warunków świetlnych rano ma się nijak do warunków świetlnych po południu. W związku z tym staramy się wysłaniać te okna, staramy się, żeby warunki świetlne w pomieszczeniu, to ambient light, to światło wypełniające takie do pracy było stałe, ponieważ przy tym świetle kalibrujemy skaner. On też częściowo to światło otaczające rejestruje i ono może mieć wpływ na otrzymane wyniki. Bardzo podobnie i jeszcze precyzyjnie jest w przypadku aparatów fotograficznych. Tam najlepiej, żeby było całkowicie. Pracownia fotograficzna, studio powinno być całkowicie wysłonięte, żeby jakichkolwiek zewnętrznych świateł unikać. Często oczywiście też powinna być wymalowana odpowiednim neutralnym kolorem, żeby nie było odbić od ścian, żeby to nam jakieś dodatkowe efekty nam nie powodowały spadku jakości naszej reprodukcji, także o tym pamiętamy. Przestrzeganie procedur, jedna rzecz. Druga, codzienna kontrola jakości próbek, czyli to, o czym Państwu mówiłem. To jest oczywiście element tej procedury. Skanerzysta czy fotograf przed przystąpieniem już do digitalizacji konkretnego obiektu musi jakby doprowadzić swoje urządzenie do takiego stanu, czy musi sprawdzić, czy to urządzenie jest w takim stanie, że będzie można wykonać prawidłowe, najwyższej jakości cyfrowe reprodukcje. Ważną rzeczą, jeżeli myślimy o utrzymaniu jakości w dużych projektach, jest także oczywiście dobór urządzeń. To znaczy na podstawie tej analizy zasobu i na podstawie naszych wiadomości, informacji, wiedzy dotyczącej technologii używanej w digitalizacji, po prostu musimy sobie wybrać najlepsze urządzenia, które dają nam wynikowo najlepszej jakości cyfrowe reprodukcje, czy cyfrowe odwzorowania. Oprócz tego powinniśmy też te urządzenia w czasie trwania projektu konserwować i kalibrować. My doprowadziliśmy do takiego etapu, że kalibracja, ponieważ codziennie wiemy, czy skaner spełnia warunki, które my potrzebujemy, kalibracja skanerów odbywa się nie częściej niż raz na miesiąc, a niektórych nawet rzadziej, bo nie ma żadnej potrzeby ich kalibrowania, skoro wciąż parametry, które mierzymy, są prawidłowe i nas zadowalające. Oczywiście ważna też jest konserwacja skanera, to są urządzenia mechaniczne. Częściowo także one się zużywają, trzeba je smarować, konserwować, czyścić. To też jest ważne, szczególnie w takich projektach, gdzie setki milionów skanów. To jest ważne, więc serwis także, jeżeli coś się dzieje, nie chcemy mieć wyłączonych urządzeń z procesu produkcyjnego, to dobrze jest też brać pod uwagę dostępność serwisu, trwałość urządzeń, ich jakość. I chyba ostatnią bardzo ważną rzeczą, o której chciałem Państwu też powiedzieć, to jest wykwalifikowany personel. To znaczy, choćbyśmy mieli najdoskonalsze, najlepsze na świecie urządzenia, jeżeli mamy personel ludzi, którzy obsługują te urządzenia, no i oni albo nie wiedzą, jak ich obsługiwać, albo nie mają wystarczającej wiedzy teoretycznej i praktycznej, żeby wykonywać na tych urządzeniach dobre skany, no to niestety nie uzyskamy tych dobrych skanów. Więc personel, skanerzyści, którzy znają się na rzeczy, mniej więcej wiedzą, jak to wszystko działa, wiedzą, jak się z obiektami obchodzić. No i fotografowie oczywiście, którzy powinni wykazywać się o wiele większą wiedzą teoretyczną, szczególnie taką wiedzą z zakresu fotografii, cyfrowej fotografii, praw optyki, fizyki, ponieważ znajomość tych rzeczy pozwala na rozwiązywanie codziennych takich podstawowych problemów, a dlaczego mam nieostro, a dlaczego mi tu świeci za bardzo czerwono, a dlaczego mam za ciemno i tak dalej, i tak dalej. Więc fotografowie i skanerzyści, wykwalifikowany personel.
Jak zepniemy sobie te wszystkie warunki razem, co nam się akurat w patrimonium, w bibliotece udało, ponieważ no, uczymy się tego od 5 lat i w ciągu tych 5 lat projektów digitalizacyjnych, które tu prowadzimy, nauczyliśmy się tego. Wiemy, po pierwsze, przestrzeganie procedur, codziennie kontrolujemy jakość zgodnie z tymi procedurami, które sobie wymyśliliśmy, zachowujemy stałe warunki oświetlenia, żeby nam nie świeciło w każdej godzinie inaczej słońce w skaner czy w aparat, regularnie kalibrujemy i konserwujemy urządzenia. Urządzenia obsługiwane są przez wykwalifikowany personel, który wie, co robi. I mając na uwadze nasze dokonania biblioteki, musimy się, przepraszam, że się tak bardzo chwalę, ale w końcu Biblioteka Narodowa, chyba dobrze nam idzie. No, zeskanowaliśmy ponad 1 000 000 obiektów w Patrimonium 1, to wyszło prawie 200 milionów skanów. W tej chwili mamy projekt Patrimonium 2, też bardzo duże ilości, setki tysięcy obiektów. Same starodruki, rękopisy, więc materiały wyjątkowo wymagające, chociażby ze względu na wymagania metodologii, wyjątkowo wymagające, jeżeli chodzi o parametry jakościowe. Zdigitalizujmy wszystko, drodzy Państwo. Życzę owocnych projektów, owocnej digitalizacji i samych czterogwiazdkowych wyników pomiarów. Dziękuję uprzejmie. Co do czterogwiazdkowych wyników pomiarów, to ja tylko przypomnę, że przed 2 dniami ktoś zapytał Dona Williamsa, czy nie należałoby wprowadzić piątego poziomu jakości, czyli piątej gwiazdki. Tylko się roześmiał i powiedział, że 4 to już jest dostatecznie dużo kłopotu, tak żeby to uzyskać. Kłopot, no tak, to jest wyzwanie, które dla nas było możliwe, ponieważ robiliśmy tak duży projekt. Ponieważ jesteśmy centrum kompetencji w zakresie digitalizacji obiektów bibliotecznych i jednym z naszych zadań w związku z tym jest udzielanie Państwu pomocy i odpowiadanie na Państwa pytania. Teraz wyzwaniem jest to, że jeszcze chwilę temu, kiedy patrzyłem na czat tego spotkania, to pytań nie widziałem. Za chwilę założę okulary znowu i zagłębię się w tym czacie. Ale w tej chwili chciałbym jednak postawić cię, Andrzeju, w trudnej sytuacji. Co byś zrobił, jakbyś nie miał tak dobrego finansowo projektu jak Patrimonium, czyli jesteś mniejszą instytucją, która ma wyzwanie polegające na tym, że za stosunkowo niewielkie pieniądze chciałaby dobrze zdigitalizować swoje zbiory. Jasne. Oczywiście jako centrum kompetencji, chwaląc się troszeczkę własnymi doświadczeniami, własnym dorobkiem, ale zachęcamy Państwa, służymy właśnie wiedzą, doświadczeniem i tym wszystkim, czego się nauczyliśmy w ciągu ostatnich 5 lat. To jest tak, jeżeli chodzi o projekty mniejsze, nie tak masowe, nie mówimy o milionach skanów czy zdjęć, wiadomo, pieniądze są też mniejsze. No, musimy sobie szukać jakby tańszych rozwiązań albo bardziej sensownych z punktu widzenia finansowego. Niestety zasada panująca w ogólnym świecie u nas też panuje. Zwykle jest tak, że im coś jest lepsze, to jest droższe. W związku z tym musimy sobie odpowiedzieć na takie pytanie, jaka jakość digitalizacji nam odpowiada, jaką chcemy uzyskać i z jaką jakością chcemy się mierzyć. To jest właśnie odpowiedź na to pytanie, daje nam także analiza zasobu, o której mówiłem. To jest naprawdę kluczowa rzecz. Analiza zasobu, dane z tego procesu odpowiadają nam na większość pytań, które nam przynosi projekt. I teraz tak, no jeżeli wystarcza nam jakość, powiedzmy, 3-gwiazdkowa, no to szukamy i kupujemy urządzenia, które nam dają jakość 3-gwiazdkową. One na 100% będą tańsze niż urządzenia dające jakość 4-gwiazdkową.
Ale z drugiej strony zastanówmy się, po co digitalizujemy. No nie digitalizujemy po to, żeby za 3 czy za 5 lat znowuż to wszystko w lepszej jakości zdigitalizować. Czyli w gruncie rzeczy właśnie z tego oszczędzania pieniędzy powinniśmy to robić jak najlepszym sprzętem w jak najlepszej jakości, ponieważ robimy to na lata. Robimy to nie dla siebie, tylko dla wszystkich, którzy chcą mieć dostęp, dla naszych dzieci, wnuków mieszkających nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Więc jednak staramy się kupować najlepsze dostępne urządzenia. I zarówno jeżeli chodzi o skanery, oczywiście musimy wyważyć. Wszystko jest kwestią kompromisu. Musimy znaleźć dla nas optymalne miejsce pomiędzy jakością a ceną, po prostu. Jeśli mogę. Jasne, oczywiście. Cieszę się. Proszę. Teraz jest jeszcze druga kwestia, oprócz tego, co powiedział Andrzej, mianowicie, że jeżeli ktokolwiek z Państwa myśli o tym, żeby zostać beneficjentem jednego z programów ministerialnych, to naprawdę bardzo, bardzo proszę o uważne przeczytanie warunków przekazywania obiektów cyfrowych do repozytorium Biblioteki Narodowej. Dokładnie. To jest dokument umieszczony zresztą na stronie na przykład programu Kultura Cyfrowa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z którego można się dowiedzieć, co my jako Biblioteka Narodowa zalecamy instytucjom zajmującym się digitalizacją swoich zbiorów w takiej jakości, jaka jest dobra, wystarczająco dobra, jeżeli nie można zastosować wyższych wymagań. Tak, czyli po pierwsze odnosimy się już do istniejących standardów jakichś, tak? Niestety w Polsce nie mamy bardzo ściśle określonych tych standardów digitalizacyjnych. Każdy obszar, czy to są muzea, czy to są archiwa państwowe, czy są biblioteki, to są trzy jakby oddzielne obszary. Każdy obszar ma swoje wymagania, inaczej jest to opisane. Do tego mamy jeszcze oczywiście metodologie, na których powinniśmy się oprzeć. I stąd też mamy informacje, jakiego rodzaju obiekty, znaczy jakiego rodzaju urządzenia chcemy kupić. Drodzy Państwo, technologia idzie tak do przodu, że na przykład dzisiaj za cenę aparatu o wielkości klatki 24x36 mm, czyli takiego standardowego, uznanego za standard full frame'a aparatu małoobrazkowego, możemy kupić aparat średnioformatowy, który ze względu na większą powierzchnię matrycy, inne upakowanie pikseli, inną optykę, wszystko, da nam jakby wszystko, czyli optykę i całe te techniczne kwestie, w które opakowana jest ta matryca. Taki aparat daje nam lepszą jakość odwzorowań, a cena jego jest absolutnie porównywalna z aparatem małoobrazkowym. Więc dzisiaj to straszliwie idzie szybko do przodu. Musimy, czy powinniśmy dobrze wiedzieć, co się dzieje na rynku, bo naprawdę i aparaty, i skanery, inne urządzenia, kilka generacji w ciągu 2 lat potrafi powstawać. Jedno proste pytanie z czatu. Czy używamy skanerów bębnowych? Jeśli nie, to dlaczego? Jeśli tak, to dlaczego? Nie używamy skanerów bębnowych. Chyba nigdy tu nie używaliśmy skanerów bębnowych. Po pierwsze dlatego, że to jest już bardzo stara technologia. Przecież te skanery bębnowe na fotopowielaczach to jest technologia jeszcze analogowa tak naprawdę, czy tam powiedzmy półanalogowa z punktu widzenia skanera. Stare urządzenia, jakieś tam Sitexy, takie rzeczy, nie ma serwisu. To dawno, to znaczy te urządzenia już w zasadzie nie działają. Może gdzieś pojedyncze sztuki są. Rzeczywiście bardzo wysoka jakość tych skanów była, no ale problemy, trzeba na bęben naklejać materiały, to jednak jest wolne. Nie używamy. Wyzwanie kategorii konserwacji. Dokładnie, ja konserwacja myślę, urządzeń. Że tak. Pracownicy Instytutu Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych najpewniej ucięliby nam rączki, którymi jakby przyklejalibyśmy. Tak, jakby zobaczyli, że negatyw się przykleja do bębna. Dokładnie. Mamy tu trochę negatywów, mamy trochę materiałów transparentnych, nie mamy dedykowanego skanera do nich, bo nie potrzebowaliśmy nigdy, bo nie jest tego tak dużo, żeby używać skanera. Archiwa państwowe na przykład, na Narodowe Archiwum Cyfrowe, które jak wiemy bardzo dużo zdjęć
udostępnia, czy skanuje, udostępnia, to jest dla nich podstawowe narzędzie pracy. Niestety znowu jest tak, że te najlepsze jakości skanery z tak zwanym wirtualnym bębnem się kończą. To znaczy technologia też nie jest już wspierana, one nie są, urządzenia nie są produkowane od kilku lat. Będzie problem za kilka lat, jak zabraknie części, bo to technologia już będzie do śmieci. Robiliśmy próby, wiemy o tym, że w zasadzie taką samą jakość da się uzyskać za pomocą średnioformatowego aparatu cyfrowego i odpowiedniego stanowiska digitalizacyjnego do tego. I wychodzi na to, że to jest jakby z dzisiejszego punktu widzenia jedyna sensowna droga do przodu. To znaczy, jeżeli państwa instytucje mają duże zbiory właśnie materiałów transparentnych, negatywów, slajdów, i kończą wam się, albo nie macie skanera Hasselblad i Macon, tu chyba nie wiem, czy mogę. Można używać. Mogę, dobrze. No to czy tak czeka państwa albo zakup nowego skanera, których nie ma póki co na rynku, albo zbudowanie sobie stanowiska opartego na aparat fotograficzny, przynajmniej 100 milionów średni format. Działa, działa dobrze. Pozdrawiam Narodowe Archiwum Cyfrowe. Ja też pozdrawiam Narodowe Archiwum Cyfrowe i zadam ci kolejne pytanie, przy którym też użyję nazwy produktu. Ponieważ no nie da się ukryć, że używamy aparatu Face One z matrycą 150 megapikseli. Tak. Pytanie brzmi, czy używamy obiektywów, które są specjalnie dostosowane do tego modelu? W tej chwili nie używamy. Mamy takie obiektywy, to znaczy mamy urządzenie, tak, to znaczy w głównym i jakby takim, no, jeżeli chodzi o wielkość matrycy, ilość pikseli, najlepszym urządzeniem u nas w Bibliotece Narodowej jest Face One. 150 milionów pikseli przystawka. To pozwala nam po pierwsze na digitalizowanie większych formatów, łącznie z mapami. Straszna walka, nie polecam. No a poza tym jakby bardzo wysokiej jakości i bardzo wysokiej rozdzielczości też grafik, zdjęć i tego wszystkiego, co jest ładne. Używamy także aparatów Fuji, które maksymalna wielkość matrycy 100 milionów pikseli, bardzo dobra optyka, do mniejszych formatów absolutnie nam się sprawdzają. Także jeżeli ktoś nie musi mieć Face One'a i 150 milionowej przystawki, co razem kosztuje około, nie wiem, 40 tysięcy euro, to równie dobrze może sobie kupić nieco mniejszą matrycę, ale wciąż większą niż w małym obrazku, aparaty Fuji, znacznie niższa cena, efekty równie dobre. Warsztatowe testy, które w zeszłym tygodniu zrobiliśmy w NAC-u, wykazały, że to Fuji 100 milionów pikseli, średni format, negatywy bardzo dobrze fotografuje czy też skanuje. Jeszcze jedno pytanie dotyczące tego obiektywu 80 mm. Przepraszam, nie skończyłem. Mamy urządzenie, które się nazywa AirCam w bibliotece. Na urządzenie to zapina się z tyłu tą naszą matrycę 150 milionów pikseli i tam rzeczywiście mamy dwa bardzo wysokiej jakości obiektywy dedykowane do tej matrycy, w zasadzie do tej matrycy, do tej przystawki. Natomiast ze względu na to, że jest to urządzenie no już dosyć też leciwe i mało zautomatyzowane, praca na nim jest niestety trudna i czasochłonna. W związku z tym wolimy używać, ze względu na dużą ilość, na to, że jednak projekty masowej digitalizacji to realizujemy, wolimy używać do tej przystawki 150 milionów pikseli normalnego body Face One'a, normalnych obiektywów. Wiemy, jak one działają, pomierzyliśmy je sobie dosyć precyzyjnie, wiemy, na jakich przesłonach pracować, żeby mieć najlepszą ostrość w całym polu obrazowym i to nam wystarcza. Pozdrowienia z NAC-u mamy. Pytanie do mnie, dziękuję bardzo. Czy poza programem MKIDN i standardami tam obowiązującymi robimy szkolenia dla instytucji? Jest to pytanie trudne. Od półtora roku mamy COVID, od 2,5 roku mamy bardzo duży remont w bibliotece, co spowodowało, że jesteśmy w pewnym sensie w sytuacji
patowej, może tak bym to nazwał. Po prostu szkolenia, w czasie których uczestnicy byliby na terenie biblioteki, zostały zawieszone. Możliwe są szkolenia online, natomiast myślę, że w najbliższym roku, który zacznie się za dni 23, będziemy robili takie szkolenia. Jest to niezbędne i nie tylko Państwo odczuwacie taką potrzebę, ale my też. Zdecydowanie, tak. Ponieważ znacznie lepiej pracuje się w momencie, kiedy obie strony jakiejś współpracy mówią tym samym językiem. I dlatego proszę się spodziewać na stronie bnorg.pl/aktualności tego typu wiadomości. Oczywiście można też wysłać do nas wiadomość mailową. Dość prostym adresem jest centrum.kompetencji@bnorg.pl. Za chwilę wrzucę to też na czata. Tam można się z nami łatwo skomunikować. No i oczywiście nasze imienne adresy też są dość łatwe do wydedukowania. Pierwsza litera imienia, kropka, nazwisko w domenie bnorg.pl. Tak jest. Służymy naszą wiedzą i doświadczeniem. No, jako Centrum Kompetencji też niejako ustawowo mamy obowiązek się z Państwem dzielić tą wiedzą i doświadczeniem. Więc zapraszamy serdecznie do kontaktu. Chcemy, żeby jakby ta jakość i ta cała technologia i procedury digitalizacyjne w Polsce były coraz lepsze. Pamiętajmy też o tym, że jest to jakby świeża gałąź, świeża dziedzina. W zasadzie możemy mówić o tym, że ta digitalizacja to jest ostatnie 10 lat tak naprawdę. No. Więc cały świat się wciąż jeszcze uczy. My też się wciąż jeszcze uczymy ze względu na to, że no już właściwie setki milionów skanów tutaj zrobiliśmy i wiele problemów rozwiązaliśmy, więc oczywiście też podzielimy się z chęcią z Państwem wiedzą i doświadczeniem. Nie ma nowych pytań, także ja w tej chwili przez chwilę będę nieobecny duchem, będę wpisywał adres mailowy i adres jakiejś strony internetowej w czacie. A ciebie, Andrzeju, zapytam, żebyś powiedział jeszcze coś na temat przyszłości. Czy to ciągle będą aparaty fotograficzne wymagające wysokich kwalifikacji personelu? Czy to będzie coś, mam nadzieję, że nie sztuczna inteligencja, chociaż oczywiście sztuczna inteligencja działa. Tu mogę Państwu taką anegdotkę rzucić, że sprawdzałem kolejne generacje aparatów fotograficznych znajdujących się w aparatach telefonicznych. I niestety w 2000 postęp jakości, tak. Jest postęp, ale nie do końca jakości z punktu widzenia reprografii. Oczywiście, znaczy no tak. Ponieważ te wszystkie zdjęcia są znacznie piękniejsze, natomiast nie można powiedzieć, że są wierne. Tak, tak, że są lepsze. W naszym ujęciu, oczywiście. To teraz je dopisać. Dobrze, drodzy Państwo, sytuacja wygląda w ten sposób, że jak już wspominałem, w zasadzie technologia używana w skanerach w tej chwili to jest technologia matryc światłoczułych, takich samych czy bardzo podobnych jak w aparatach fotograficznych. Otóż okazuje się, że ta technologia matryc światłoczułych dzisiaj idzie zupełnie swoją drogą, a to, do czego my stosujemy te matryce, czyli aparaty fotograficzne i skanery, to jest kompletnie poboczna działalność. Technologia i cała branża idzie w kierunku wizji maszynowej, właśnie w kierunku rozpoznawania przez sztuczną inteligencję kształtów, ruchów, odczytywania obrazu, analizy obrazu. I to, czym my jakby dysponujemy w naszej działce, czyli w digitalizacji, to są jakieś tam odpryski, które da się, mówię oczywiście o technologii, jakieś odpryski, które da się zaimplementować u nas. Jeżeli chodzi o technologię, znaczy tak, odchodzi się w ogóle od skanerów z matrycą liniową ze względu na wiele problemów, które tam występują. Technicznych i ze względu na to, że tego typu urządzenia dają o wiele niższą jakość niż dzisiaj urządzenia oparte na normalnej matryce takiej płaskiej dwuwymiarowej.
jakby to, że dzisiaj maksymalną wielkością matrycy dostępnej na komercyjnym rynku to jest 150 milionów pikseli, to jest matryca firmy Sony, to jest właśnie ta matryca, która jest zapakowana do przystawki do FaceOne'a 150. Ze względu na jakby ograniczoną ilość pikseli, oczywiście jeżeli chcemy digitalizować obiekty o dużych wymiarach, A1, A0 w dużych rozdzielczościach 400-600 ppi, no to okazuje się, że ta matryca po prostu ma za mało pikseli, za małą ilość informacji nam zczytuje. Ale proszę mi uwierzyć, 2022 wszystko wskazuje na to, że mogą się już pojawić urządzenia z matrycami powyżej 200 milionów pikseli. No i wtedy jakby dzięki temu możemy robić A1 na przykład w 600 ppi, znaczy A0 w 600 ppi, a nie A1 w 600 ppi. I to rzeczywiście jakby w tym kierunku wszystko idzie. Oprócz tego też idziemy w kierunku coraz precyzyjniejszych pomiarów, coraz precyzyjniejszego wyznaczania tych naszych parametrów, wszystkich, które mierzymy. Tak jak wspominałem, wchodzi norma ISO do metodologii digitalizacyjnych i myślę, że wdrożenie tej normy ISO to będzie duża nasza tutaj w Centrum Kompetencji kolejna działalność. Pewnie nie w przyszłym roku, ale nas to czeka, bo ISO, albo nasze dzieci. Albo nasze dzieci, zobaczymy jak to będzie, ale na pewno to jest kolejny duży krok w technologii digitalizacyjnej. No i tak to wygląda, to znaczy z punktu widzenia, no i oczywiście jeszcze jest to, że dzisiaj jak się popatrzy na technologię związaną z cyfrowym obrazem, z przetwarzaniem tego obrazu, to ewidentnie widzimy, że producenci sprzętu coraz mniej uwagi i środków przeznaczają na jakość hardware'u, czyli jakość optyki głównie, a coraz więcej środków przeznaczają na wyrównanie tych niedoskonałości wynikających głównie z wad optyki czy z niedoskonałości optyki. To się wszystko wyrównuje za pomocą oprogramowania. Czyli rzeczywiście ogólnie w fotografii mamy już taki trend, który się nazywa fotografią obliczeniową czy algorytmiczną, to co mamy w iPhone'ach, to znaczy nieważne jaka matryca, sztuczna inteligencja, oprogramowanie, algorytm i tak nam zrobi z tego piękne zdjęcie. Niestety w naszej branży też coraz bardziej tak jest, to znaczy damy gorsze obiekty w skanerze, ale softwarem wyrównamy to wszystko. Spadki ostrości, winietowania i tak dalej, i tak dalej. No są granice, jakby tych cyfrowych zabaw, ponieważ należy pamiętać o jednej rzeczy. Każde cyfrowe działanie na naszym pliku, na naszym zbiorze informacji, które opisuje nam nasz fizyczny obiekt, powoduje degradację tej informacji. To znaczy każda operacja zmniejsza nam ilość tej informacji w gruncie rzeczy i ten nasz cyfrowy obraz jest z naszego punktu widzenia, trochę filozoficznego, coraz gorzej opisany tymi danymi. Więc znowu, tutaj jest tak, że producenci i technologia starają się wyważyć ten złoty środek, z jednej strony nakłady finansowe na hardware. Proszę mi uwierzyć, skonstruowanie nowego obiektywu, który kryje z odpowiednią jakością matrycę 150 milionów pikseli, to jest naprawdę bardzo trudna i bardzo droga rzecz. Odpowiednia jakość szkła wysezonowanego, odpowiednie maszyny, które idealnie kształt soczewki szlifują, bardzo idealnie. Bardzo precyzyjnie, oczywiście badania nad research and development, to wszystko to podraża bardzo cenę urządzenia, a w związku z tym, żeby obniżyć te ceny albo żeby więcej zarobić, po prostu wady gorszej jakości optyki na przykład wyrównuje się softwarem i jest to w zasadzie dzisiaj standardem. Jedno proste pytanie. Słucham. Czy standardowy wzornik ten 24-polowy tak. Color checker, który jest przeznaczony dla fotografów. Tak. Działa też na skanerach. Działa też na skanerach, to znaczy nie ma problemu z tym wzornikiem. Ten wzornik jest bardzo dobry i powinniśmy bez względu na to, czy jesteśmy fotografami, czy skanujemy, używać go. Dlaczego? Dlatego, że tak, to jest w zasadzie dzisiaj standard. Większość albo można powiedzieć, że każde albo prawie każde oprogramowanie, którym da się odczytać DLTE 2000 albo 76, odczytuje ten wzornik. Ten czy mały, no to nie ma znaczenia. Chodzi o 24-kolorowego X-Rite'a.
Więc bez problemu kładziemy, no cóż, no tak samo fotografia, jak i skanowanie, tym bardziej, że ten skaner to jest po prostu, to są dwa aparaty fotograficzne władowane w jakąś ramę, zapakowane w jakąś ramę i ustawione tak, żeby nam dobrze fotografowały jedną stronę i drugą stronę, więc w gruncie rzeczy mam aparat fotograficzny. Tak to się sprawdza. Do czego to się jeszcze sprawdza i do czego powinniśmy to robić? W przypadku stanowiska digitalizacyjnego opartego na cyfrowym aparacie fotograficznym, tymi wzornikami możemy też wykonać profile kolorystyczne, czyli jakby matematyczny opis warunków świetlnych, który jest bardzo ważny dla nas i taki profil kolorystyczny musimy robić dla zadanego źródła światła i zadanych warunków oświetleniowych na planie, tak, bez względu na to, czy fotografujemy obiekty płaskie typu książki, papier i wszystko inne, czy fotografujemy obiekty przestrzenne, tak jak to w większości przypadków w instytucjach muzealnych ma to miejsce. Używamy takiego wzornika, bo z niego też robimy profil. I teraz proszę sobie wyobrazić, że jakby wyniki pomiarów i cały nasz workflow, ten digitalizacyjny, jest lepszy, jeżeli używamy jednego wzornika i do zrobienia profilu, i do odczytywania parametrów jakości odwzorowania koloru, bo to jest to ten sam punkt odniesienia, tak? Czyli staramy się nie produkować profili z innego wzornika niż ten, który używamy, no chyba, że inaczej się nie da, ale dobrą też taką praktyką wpływającą w pewnym sensie na także na jakość w tych projektach dużych jest to, że robimy profil i do codziennych pomiarów odwzorowania kolorów robimy to z jednego wzornika, z takiego, z X-Rite'a. Poza tym są tanie. To kosztuje 350 zł, więc w porównaniu z wszystkimi innymi wzornikami, na przykład takimi, które są no, kilka razy droższe przynajmniej, to jest super tanie i dobre narzędzie. Czy stary fotograf? Stary fotograf? A że niby ja jestem stary fotograf? Nie, nie wiem, tak ogólnie dobra, mówię. Dobrze. Nie wiesz, wchodzę w rolę starego fotografa, okej. Bo cały czas jest wzornik i oprogramowanie. Tak. A jeśli nawet tego nie chcemy mieć albo nie możemy mieć, to znaczy z punktu widzenia digitalizacji tej, o której my mówimy, tak? Znaczy to wiadomo, no słowo i pojęcie digitalizacji jest bardzo szerokie. My mówimy tutaj o jakby o digitalizacji w odniesieniu do naszych działań, czyli do tego przeniesienia wizerunku czy wytworzeniu cyfrowej reprodukcji fizycznego obiektu, albo płaskiego, tak jak u nas papier, albo przestrzennego, tak jak w muzeach, na obiekty przestrzenne, rzeźby różne i tak dalej. Bez względu na to, no musimy mieć jakieś wzorce, to znaczy jeżeli w ogóle chcemy tą digitalizację przeprowadzać zgodnie z jakimiś zasadami, no to niestety musimy się zaopatrzeć we wzorniki kolorów i w oprogramowanie odczytujące parametry i dające nam możliwość analizy. To naprawdę nie są koszty. To kosztuje mniej więcej 350 zł w tej chwili, a serwis Delta E jest darmowy. Czyli jeżeli chcemy sobie włączyć w nasz proces digitalizacyjny, a w gruncie rzeczy musimy, ten cały color management i nadzór nad jakością, to kupujemy za 350 zł taki wzornik. Wchodzimy sobie na stronę Delta E, gdzie za darmo tworzymy swój profil i wszystkie te parametry, o których Państwu mówiłem i też pokazywałem na slajdach, możemy sobie odczytać. Także w zasadzie dzisiaj nie ma myślenia o projekcie digitalizacyjnym bez narzędzi pomiarowych. Trzeba na to też nakłady finansowe ponieść. Dla mnie to jasne. To teraz może pytanie do uczestników, czy to dla Państwa też jest jasne i czy będziecie przede wszystkim potrafili sprzedać to osobom, które decydują o finansach przy Waszych projektach. Tak, bo to też jest ważna rzecz. O tym też Don Williams mówił, że kupujemy sprzęt za 100 tysięcy dolarów, no on ma trochę inną perspektywę, ale kupujemy sprzęt za 100 tysięcy złotych i nie kupujemy wzorników, które stanowią 1 czy 2% wartości tak, tego sprzętu, a bez tych wzorników i bez kontroli jakości opartej na konsekwentnym stosowaniu tych wzorników, ten sprzęt równie dobrze mógłby sobie dalej stać w magazynie, obmiatany szczoteczką taką fajną
do kurzu. Z Pawlik Piór, czy tam z Kogucich Piór, panią, lub tak pana jest. Sprzątającego. Szanowni Państwo, no to jest proste porównanie. No to jest wiadomo, kupujemy Porsche i nie stać nas na zimowe opony do niego. To mniej więcej tak to działa. Znaczy, jeżeli już kupujemy i wydajemy dużo pieniędzy na sprzęt, a nasz sprzęt jest drogi, nie ma co do tego żadnych wątpliwości, ponieważ po pierwsze są to bardzo precyzyjne urządzenia, a po drugie tych urządzeń na świecie się produkuje mało. To nie jest masowa produkcja, to nie jest 1 000 000 sztuk rocznie jak samochodów, tylko to jest kilkadziesiąt sztuk rocznie maksymalnie w przypadku skanerów. Wiadomo, że w przypadku aparatów fotograficznych to jest dużo. Znaczy większe wolumeny są produkcji i sprzedaży. Ale jeżeli już kupujemy urządzenie za 100 tysięcy złotych, no to możemy 2 czy 3 tysiące złotych, czy 4 i nawet musimy przeznaczyć na narzędzia, które pozwalają nam na mierzenie jakby jakości uzyskanych cyfrowych reprodukcji, bo na tym polega nasz projekt, czy na tym polega nasz proces, w którym uczestniczymy. W związku z tym z metodologicznego punktu widzenia, no jeżeli kupimy sobie narzędzia i nie kontrolujemy jakości tego, co na tych urządzeniach wytwarzamy, no to popełniamy podstawowy błąd, po prostu. Metodologiczny oczywiście. Tak, znaczy jest jeszcze jeden bardzo, znaczy jest wiele bardzo dużych obszarów, takich około digitalizacyjnych, ale jednym z takich obszarów, o których tutaj ja dzisiaj tylko troszeczkę wspomniałem, a to jest bardzo duży obszar i tu chyba trzeba będzie się nad tym pochylić, to jest kwestia właśnie doboru sprzętu, pisania SIFS-ów i OPZ-ów, bo to jest tak naprawdę kwestia jakby pewnego sposobu myślenia. To znaczy, my musimy zacząć myśleć w ten sposób, że projekt digitalizacyjny, najwyższa dostępna jakość, ponieważ nie robimy to dla siebie, tylko dla potomnych. No i musimy kupić wszystkie po kolei zabawki dookoła, bo zależy nam na tym, żeby te nasze cyfrowe reprodukcje były jak najwyższej jakości i starczyły na jak najdłużej. No, dzisiaj kupimy tańszy skaner, bo nie mamy pieniędzy w projekcie i okaże się, że za 3 czy 5 lat te pozyskane przez nas czy wytworzone cyfrowe reprodukcje nie spełniają standardów, które wejdą za 2, 3 czy 4 lata, bo przecież to wszystko też idzie do przodu. Także jednak staramy się kupować rzeczy sprawdzone, działające, wysokiej jakości, trwałe. Można powiedzieć, że z górnej półki. No mniej więcej wiemy, które urządzenia się nam tutaj dobrze sprawdzają, które nie. No to też jest tylko i wyłącznie kwestia doświadczeń. No 5 lat doświadczeń nad projektami Patrimonium dużo nas nauczyło. Z chęcią się podzielimy tą wiedzą oczywiście. Ja może ci teraz przerwę. Chyba, że skończyłeś. Ten wątek. Już ten wątek skończyłem. Bo tak naprawdę dzięki temu wszystkiemu, o czym dzisiaj mówił Andrzej, uzyskujemy pliki i nie wiem jak określić moje uczucie, które teraz tam we mnie się rodzi. To jest dopiero sam początek tego, tu użyję słowa przeklętego projektu, bo naprawdę uzyskanie dobrego wsadu do projektu jest samym początkiem. Państwo muszą dobrze opisać te pliki, bo inaczej nie będzie wiadomo, co na nich jest. Bardzo konsekwentne zasady stosować do tego. Zajrzeć do naszych nieszczęsnych warunków przekazywania obiektów cyfrowych do repozytorium Biblioteki Narodowej, bo tam mówimy także o sposobie opisywania plików. Tak, tak. O formatach, w których pliki są zapisywane. To jest też ważny aspekt, o którym ja jakby zajmując się czystą technologią, taką pozwalającą na uzyskanie obrazu, pominąłem, ale rzeczywiście oprócz tego, że w projekcie digitalizacyjnym musimy się zastanowić nad urządzeniami, jak to wszystko digitalizować, też musimy się zastanowić, co robimy z naszym urobkiem. Wytwarzamy tak naprawdę pliki, tak? Musimy się zastanowić nad infrastrukturą IT chociażby. Te pliki to są pliki wszystko graficzne, bardzo ciężkie, bardzo duża ilość informacji. W związku z tym serwerów potrzebujemy wagony. To wszystko nam wychodzi z analizy zasobu, dlatego jest to taka... To jest w Bibliotece Narodowej, w związku z tym w momencie, kiedy Państwo dobrze przygotują pliki w swoim procesie, projekcie digitalizacyjnym, to my zobowiązujemy się przechować je długoterminowo w naszej infrastrukturze. I Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapewnia nam na to środki.
Ponadto powstał projekt Kronika, o którym można powiedzieć, że powinien stać się dodatkowym zabezpieczeniem dla plików powstających w instytucjach korzystających z finansów publicznych w Polsce. Tak. Oprócz tego, że musimy myśleć o infrastrukturze IT, musimy też myśleć, także o metadanych, szanowni państwo, ponieważ no, są standardy metadanych, tak, AAAF, różne dziwne pomysły. Chodzi o to, tak jest. Dublin Core, tak jest. W bibliotekarskim słownictwie. Dokładnie, różne mówimy dziwne. O tym w warunkach przekazywania. Dokładnie. Te metadane są bardzo ważne, bo to są jakby sposoby opisu pliku, czy sposoby opisu informacji o pliku. To są standardy i państwo też musicie wybrać sobie któryś ze standardów, ponieważ chodzi o tą interoperacyjność. Nie wiemy, co się stanie z plikami za 2, 3 czy 5 lat. Może się okazać, że one będą siedziały albo będą dostępne w Londynie, w Nowym Jorku, w Moskwie, nie wiemy gdzie. W Moskwie może nie, ale... Dodatkowo, tak, dodatkowa kopia, tak jest. Czwarta serwerownia w Moskwie. Więc wybór metadanych i sposób opisu także jest bardzo ważny. Na tym etapie początkowym, to znaczy jak już będziemy mniej więcej wiedzieli z analizy zasobu nam wyjdzie ile i jakich stanowisk potrzebujemy, jak już sobie będziemy opracowywali te wymagania techniczne i jakościowe, jakie mają nasze skany i nasze urządzenia spełniać, to w tym miejscu też jest czas na zastanowienie się właśnie nad standardami opisu danych, bo to później nam może dużo rzeczy skomplikować albo będziemy niekompatybilni z biblioteką czy z innym dużym repozytorium. I wtedy ze smutkiem Biblioteka Narodowa nie przyjmie waszych danych, tak. Co spowoduje problem z rozliczeniem projektu. Dokładnie. Ministerstwo o tym wie. Dziękuję tak. Ministerstwu. Właśnie, jeszcze pamiętajmy też o tym, że przecież piszemy projekty, jakby w projekcie musimy opisać w jakim celu, w jakich standardach, po co, gdzie będziemy wrzucali, gdzie będziemy przechowywali te dane, jak one będą później zarządzane, co się będzie z nimi działo, więc jakby te kwestie dotyczące metadanych już też myślimy o nich na samym początku, znaczy w momencie pisania projektu. Czyli wychodzi na to, że zanim w ogóle zaczniemy pisać projekt, to właśnie musimy najpierw sobie zrobić analizę zasobu, przemyśleć bardzo dużo różnych kwestii, nie tylko technicznych, ale też kwestii etatyzacji, czasu trwania, ilości nakładów pracy, organizacji, czy mamy odpowiednią ilość pomieszczeń, spełniających warunki, bo to też nam z kolei wpływa na sprzęt. Proszę sobie wyobrazić, że są takie sytuacje, że po wygraniu przetargu, po całej procedurze przyjeżdża sprzęt i okazuje się, że kolumna, na której ma być mocowany aparat, jest 15 cm dłuższa niż wysokość pomieszczenia, w której ma stać. Ktoś zapomniał, przeoczył pewne rzeczy, które są krytyczne. Albo, szerokość drzwi. Tak, rzeczy typu szerokość drzwi, dokładnie. Okazuje się, że nie mamy standardowych 80, tylko na przykład 70, albo nie 90, tylko węższe i skaner nie wchodzi przez drzwi. Jedyne rozwiązanie, kujemy dziurę w ścianie albo wyjmujemy okno, żeby wózkiem widłowym wsadzić go z zewnątrz. Tramwaj przejeżdżający blisko budynków, w którym tak jest. Mamy skanery o trochę dłuższym czasie naświetlania. I już powoduje drgania, reprodukcje są nieostre, nie spełniają naszych parametrów założonych, więc bardzo dużo zmiennych, bardzo dużo rzeczy, które musimy wziąć na uwagę na samym początku projektu. Dlatego w gruncie rzeczy jakby analiza zasobu i napisanie projektu, w sensie skodyfikowanie tego wszystkiego, to jest sam początek, ale ten początek jest najważniejszy. Bo wtedy też możemy powiedzieć, skoro chcemy wysoką jakość, to poprosimy 1 000 000 zł więcej, bo chcemy kupić lepszy sprzęt. Jeżeli to dobrze opiszemy, no to jest duża szansa, jest szansa. Czy ministerstwo, czy Unia Europejska, jakakolwiek tak, instytucja. Jak długo dostajemy, czy nie dostajemy, są przeznaczone dla nas pieniądze, korzystajmy w rozsądny sposób. Tak, koniecznie korzystajmy. Żeby rozeznać się w urządzeniach, które nam potrzeba, tak jak mówiłem, po pierwsze analiza zasobu, a po drugie rzetelna wiedza na temat rynku, technologii i całej tej branży.
bo urządzeń jest bardzo dużo, producentów jest bardzo dużo, różni jakby różne poziomy jakościowe uzyskują czy utrzymują, różni też różne poziomy niezawodności urządzeń utrzymują. Trzeba wiedzieć, często lepiej się na przykład wstrzymać przez 3 czy 4 miesiące i napisać projekt trochę później, bo w międzyczasie wychodzi nowa generacja urządzeń, które warto kupić i na nich digitalizować, bo wiemy, że to jest nowa generacja, nowa technologia. Wobec tego, że znowu nie widzę pytań na czacie, to zrobię chwilę przerwy chyba, taką bardzo krótką i nie będzie to chwila milczenia. Tylko powiem, że rzeczywiście te półtorej godziny, które spędziłem na słuchaniu Andrzeja i luźnej rozmowie z Andrzejem, były dla mnie inspirujące i to pytanie o szkolenia, które będziemy organizować, nabrało rzeczywiście większej wagi i niewątpliwie będziemy już niedługo organizować nowe szkolenia. Uśmiechamy się oczywiście o fundusze, natomiast w momencie, kiedy się skończy remont czytelni Biblioteki Narodowej i zostanie do bezpiecznego użytku oddana sala Zakładu Edukacji Bibliotecznej i jeżeli się Państwo zaszczepią, przepraszam, że musiałem to powiedzieć, myślę, że w przyszłym roku będziemy z przyjemnością mogli Państwa zaprosić na szkolenia do Biblioteki Narodowej. Tak. Póki co zapraszamy na spotkania takie czy inne online'owe, no bo wiemy, sytuacja epidemiczna jest jaka jest. My, tak jak Tomasz tutaj wspomniał, po pierwsze nie mamy pomieszczeń, żeby Państwa szkolić, czy żeby pokazywać, no bo trudno sobie wyobrazić, żeby do pracowni digitalizacyjnej, która też nie jest jakimś super dużym pomieszczeniem, jakby ustawiona pod proces, żeby tam nagle weszło 20 osób i tam się nie da po prostu takich szkoleń zrobić. Także my jako tak naprawdę Centrum Kompetencji czy Pracownia Reprografii i Digitalizacji po prostu nie mamy w tej chwili pomieszczeń, żeby Państwu w sensownych warunkach zorganizować takie warsztaty czy szkolenia. Poza tym też no, mamy właśnie COVID-a, remont, wszystko. Jak to się uklepie, jak to wszystko minie, zapraszamy serdecznie. Na pewno będziemy chcieli robić online'owe, znaczy jakby offline'owe, w sensie w realnym świecie warsztaty. No bo chcemy się z Państwem podzielić doświadczeniem, a najlepsze dzielenie się doświadczeniem jest po prostu zobaczenie, jak to wszystko działa i skąd się biorą problemy, błędy i tak dalej, i tak dalej. Więc póki co wirtualnie, ale jak tylko się skończy COVID i będziemy mieli już pokoik odpowiedni, to zapraszamy do Biblioteki Narodowej. Zapraszamy oczywiście też tutaj do odwiedzenia nas, oczywiście nie teraz w COVID-zie, bo nie wpuścimy. Ale po COVID-zie zapraszamy, pokażemy Państwu, jeżeli będziecie chcieli, jakie mamy skanery, jak działają, na co zwracamy uwagę, jak jakby też zaprojektować trochę od strony proces ten digitalizacyjny, na przykład od strony dostarczania materiału, magazynowania tego wszystkiego, zarządzania obiegiem materiałów, dokumentów, bo to też jest dosyć ważna rzecz. No i obejrzycie sobie Państwo nasze pracownie, opowiemy, jak to wszystko działa. Zapraszamy serdecznie, ale po COVID-zie. A ja wkleiłem na czacie po raz drugi adres, pod którym znajdzie się link do nagrania z tego spotkania, a także ze spotkania z Donem Williamsem, a także ze spotkania, na które w tej chwili zapraszam, na najbliższą środę, godzina 17. Spotkanie, które nie mogło odbyć się w poniedziałek. Martina Hoffmann z Biblioteki Narodowej Szwajcarii będzie mówiła o przygotowywaniu się do prowadzenia projektu masowej digitalizacji. Jest to spotkanie, które naprawdę serdecznie polecam. Będzie dostępne w języku obcym dla Martiny i dla mnie, czyli po angielsku, ale będzie jednocześnie z tłumaczeniem polskim także dostępne, także link będzie wrzucony na ten sam adres, który przed chwilą wkleiłem w czacie. Mam nadzieję, że go Państwo mogą zobaczyć.
Widać to na stronie Biblioteki Narodowej w zakładce aktualności. Trochę nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo Dan Williams zaczął... Nie przyjechałby do Warszawy tak sobie. Dokładnie. O, Dan, przyjedziesz na Mikołajki? Jasne. Już pędzę. Wracając do naszych zabaw tutaj, dobrze chyba też wyszło w sumie, bo Dan zaczął z wysokiego C o bardzo technologicznych rzeczach. Ja dzisiaj wydaje mi się, że udało mi się jakby trochę sprowadzić tą technologię, niezrozumiałą matematykę, delty, cuda, niewidy, funkcje przestrzenne do takiej perspektywy właśnie już projektowej, codziennej pracy z tym wszystkim. A pani Martina za tydzień jakby opowie o perspektywie już całkowicie projektowej, czyli jak prowadzić cały projekt, którego oczywiście elementem są też te kwestie technologiczne i jakości z którymi my jesteśmy związani. Także, znaczy szerzej rozumiane niż techniczne tak, aspekty, ale tak, także mamy jakość, od szczegółu do ogółu, Dan od totalnych szczegółów technicznych. Ja mam nadzieję, że trochę szerzej, a Martina opowie jakby ogólnie o całych projektach digitalizacyjnych. A wszystko inne, co związane z digitalizacją w przyszłym roku. Zapraszamy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.